Golf 7, czyli król europejskich dróg. Jeden z najpopularniejszych samochodów. E, no, i tutaj mamy do czynienia z wymianą głośników. E, z powiem, co tam zamontowaliśmy. Głośniki marki Audiosystem. E, są zarówno zestawy dedykowane, trochę droższe, fabrycznie dedykowane przez Audiosystem. Są też zestawy, które my kompletujemy z pierścieniami MDF y, i wiązkami do Volkswagena. Za chwilę pokażę, jak to wszystko funkcjonuje. Model X165EM EVO 2, najnowsza generacja. Głośnik z membraną typu sandwich, pokrytą impregnatem ceramicznym dla polepszenia emisji tonów średnich. Ale przede wszystkim zaletą tego głośnika jest genialny bas. Te głośniki mają niesamowity fundament basowy, bardzo nisko schodzą. Tu mam fabryczny głośnik Volkswagenowski, który jest montowany w bardzo wielu modelach. Jak na samochód głośnik fabryczny, jest to oczywiście głośnik standardowy, no dość przyzwoity, nie ma tej tragedii jakiejś strasznej. Volkswagen nieco te głośniki konstrukcyjnie wzmocnił, tak że one nie, nie rozsypują się, tak jak głośniki w Audi po dwóch, trzech latach, tylko no, są w stanie pograć trochę dłużej. No Tym niemniej gra to w sposób... No taki całkowicie fabryczny, standardowy jak się zmierzy tu charakterystykę, no to słychać, że są duże dziury w tej charakterystyce. No przede wszystkim y, głośnik wysokotonowy jest taki bardzo prosty konstrukcyjnie, wręcz archaiczny nieco. Y, mała kopułka y, o średnicy 19 mm. Nie jest to rewelacja. Te głośniki tutaj, które są zamontowane, mają potężny układ magnetyczny ponad tu mamy, mamy głośniki z serii M, a tu głośniki z serii X. Pokażemy. No to jest porównanie. Myślę, że to już w woreczku widać. A teraz możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jakby od tyłu. O tutaj jest zdecydowanie masywniejszy układ magnetyczny niż, niż w tym fabrycznym głośniku golfowskim. ale tu nie dochodzi. Ten głośnik po prostu jest głośnikiem lepszym. Pod każdym względem. Podobnie kopułka. Fabryczny głośnik wysokotonowy ma kopułkę 19 mm, to jest kopułka 27 mm, ale to też nie jest, chociaż obudowa jest porównywalna wielkościowo, chociaż to też nie jest do końca to samo. Tutaj mamy komorę rezonansową wypełnioną wygłuszeniem, która rozszerza pasmo, wygładza charakterystykę tego głośnika. To jest genialna, genialna sprawa. Zupełnie, zupełnie inna. Inna bajka. Tu mamy zwrotnicę z konstrukcją Mundorf, które pięknie dzielą pasmo. Drzwi wygłuszone, głośnik wysokotonowy zamontowany w przednim słupku. Dzięki tej malutkiej zwrotnicy można to zrobić bez problemu. W jeszcze jest mała zwrotnica do, do głośnika niskotonowego. Jeśli montujemy głośniki pod wzmacniaczem, to montujemy ją. Jeśli montujemy głośniki pod samo radio, to nie wykorzystujemy tej zwrotnicy do do minibasu. No bo ona troszeczkę ogranicza pasmo niskie, troszeczkę spłaszcza dynamikę tonów niskich. W drugim filmiku pokażemy, jak to wszystko gra po zainstalowaniu. Od razu mówię, że gra, gra bardzo dobrze. Różnica jest ogromna, zaskakująca. Efektywność takich głośników upgradeowych takich, które zostały stworzone bezpośrednio z myślą o upgradzie czyli nie są to głośniki uniwersalne. Podmocny wzmacniacz, słaby wzmacniacz, radio. Nie, to są głośniki, które zostały zaprojektowane specjalnie pod radio, lub taki podstawowy wzmacniacz po to, żeby wycisnąć najdrobniejsze decybele. Ale dodatkową za za zaletą takich głośników jest ich bardzo duża wierność. No i high-endowy gwizdek, który po prostu, po prostu gra brzmieniowo niesamowicie. To jest, to jest jeszcze. Na przykład cyknę fotkę. To jest dodatkowy plus tego rozwiązania. Pobreš rádio.